5-minutowe opóźnienie. W starożytności mędrcy mówili, że ludzie Jan przychodzą przed czasem. Ludzie Yin zawsze się spóźniają. Kobiety są Yin, dlatego ta kobieta trzeba czekać zawsze kwadrans studencki. Ludzie zrównoważeni, zharmonizowani zazwyczaj przychodzą punktualnie. Trzymajmy się punktualności, bo to jest bardzo ważna cecha. Cecha królów. Ja sobie pozwolę zegarek, bo chcę kontrolować czas, ponieważ skończę na pewno za 10. Dobrze słyszę? Dobrze jestem słyszany? Słyszany? Dobrze. Proszę Państwa, może jeszcze chwileczkę. Nazywam się Kazimierz Kłodawski. Przyjechałem do Was z Gorzowa Wielkopolskiego. Przyjechałem pociągiem. Wyjechałem wczoraj o 21.50. Miałem przesiadkę w krzyżu, półtorej godziny czekałem. W Poznaniu 2,5 godziny. O 3.31 z Poznania wyjechałem. Tu byłem w Gdańsku o 8.25. Niespełna ani sekundy, dlatego wybaczcie, jeżeli coś poplątam. Ale dla mnie to jest rzecz normalna. Potrafię nie spać 2, 2, 3, 4 noce. Każdy makrobiotyk potrafi sterować swoją energią. Potrafi sterować w taki sposób, że daje sobie radę w każdych sytuacjach. Przyjechałem pociągiem, ponieważ to było najlepsze połączenie. Dzisiaj po panelu dyskusyjnym o 14.30 mam pociąg do Gorzowa. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, w Bydgoszczy złapię pociąg warszawski do Gorzowa, będę o 22 w Gorzowie. Także jestem tutaj z wizytą dosłownie parę godzin, ale jestem niezmiernie szczęśliwy, zadowolony. Przysłuchiwałem się tutaj wykładom. Fajnie, że przede mną dwie panie występowały, bo to jest energia Yin. Energia męska jest energią Yang, a więc będzie równowaga, będzie harmonia, a w życiu zawsze chodzi o harmonię i równowagę. Harmonia i równowaga to jest miłość, radość, spokój, to jest ukojenie, to jest zdrowie, to jest spójność, to jest twórczość, moi drodzy. A więc zawsze dążmy do równowagi i harmonii. Temat, nazywam się Kazimierz Kłodawski, od 22 lat zajmuję się filozofią odżywiania, tak bym to nazwał. No paradoksalnie człowiek jest takim zwierzęciem, że nieprzymuszony nie zadba o swoje zdrowie. 22 lata temu zostałem przymuszony przez los, za co losowi składam podziękowania, ponieważ diametralnie zmieniłem swoje życie. Wykształcenie jestem politologiem, socjologiem, ileś lat temu skończyłem studia podyplomowe w zakresie żywienia człowieka i promocji zdrowia, a tak naprawdę czuję się filozofem, czuję się myślicielem. Oprócz zainteresowań czysto ludzkich, filozoficznych, zajmuję się uprawami ekologicznymi. Podobno dobrze gotuję, smacznie gotuję, jestem weganinem, makrobiotykiem. Kilkanaście lat temu założyłem Szkołę Żywienia Naturalnego. Kilkanaście moich programów autorskich, kursów, warsztatów, jednodniowe, dwudniowe, dziesięciodniowe, pięciodniowe, dwunastodniowe. Wszystko to po to, aby zmieniać świadomość, mentalność Polaków, nie tylko Polaków, ponieważ również za granicą mam grupy, które prowadzę. Dzisiejszy temat to jest samoleczenie, samozdrowienie i samoistna regeneracja jako metoda i sposób na zdrowie. Powiem tak, bardzo wiele treści, które tu przekazała Dominika w pierwszym wykładzie, ja również poruszę. Może z innej pozycji, z pozycji bardziej Yang, z pozycji właśnie tej energii dośrodkowej, męskiej, ale właśnie o to chodzi. O to chodzi. Moi drodzy, Dominika tu mówiła o obudzeniu wewnętrznego eksperta. W starożytności mówiono inaczej, że każdy z nas nosi w sobie wewnętrznego lekarza. Każdy z nas dysponuje wspaniałym, cudownym mechanizmem samoleczącym i samozdrowiającym. To jest nasz wewnętrzny lekarz. Tylko żeby tego lekarza wewnętrznego obudzić, to trzeba dać mu szansę. On w tej chwili jest związany, zakneblowany w kaftanie bezpieczeństwa i jak on ma działać? On działa na poziomie 10-15%.
elementem tego naszego wewnętrznego lekarza, cudownie efektywnego, jest system immunologiczny, czyli odpornościowy. Ten system jest dany każdej istocie, czy to zwierzęcej, czy ludzkiej, czy roślinnej. Dlatego, moi drodzy, pierwszym elementem, aby być zdrowym, jest obudzenie naszego wewnętrznego lekarza. Jeżeli uda nam się to zrobić, to już osiągnęliśmy sukces. Ja podam praktycznie, jak to wygląda, ponieważ bardzo często uczestniczę w takich spotkaniach i nie ma praktycznych wskazówek, jak to zrobić. Powiem Państwu, że bardzo łatwo i bardzo krótkim czasie można spowodować, że nasz wewnętrzny lekarz zostanie przynajmniej może nie obudzony tak całkowicie, ale wyrwany z letargu. Zacznie działać. Jak to zrobić? Bardzo prosto. Wystarczy na przykład nie jeść jednego posiłku, zrezygnować z kolacji. Ja wiem, że to jest trudne. Ja wiem, że współczesny świat, nawet współczesna Polska, od kilkudziesięciu lat nastawił się bardziej na hedonizm niż takie życie twórcze, spontaniczne i spójne. Ale moi drodzy, jeżeli raz rezygnujecie z kolacji i zobaczycie, jak się cudownie zasypia, zobaczycie, jak cudownie się wysypia człowiek, jak zadowolony wstaje rano i jak cudownie zregenerowany. Jakbyś tu miał, przepraszam, ta ściąga jest nie po to, żebym wiedział, co mówić, tylko po to, żebym za długo nie mówił, moi drodzy. Bo regeneracja, tak jak powiedziałem, samoistna regeneracja, która jest efektem samoleczenia i samozdrowienia, a zarazem przyczyną, dotyczy wszystkich istot żyjących na kuli ziemskiej. I teraz podam praktycznie, jak to można osiągnąć w naszym życiu. Prosty przykład. Weźmy dobę, dzień i noc. W starożytności mówiono, że wszystko się dopełnia, wszystko jest skorelowane, wszystko wynika jedno z drugiego. Nie istnieje doba bez dnia i nocy. Doba, która by się składała z dnia, przestaje istnieć. Moneta czy medal to jest awers i rewers, a jedna i druga strona. Związek to jest kobieta i mężczyzna, a więc energia yin i energia yang razem dają potomstwo, które jest celem każdej istoty na kuli ziemskiej. Weźmy dobę, zacznijmy od poranku. Poranek ma to do siebie, że się budzimy. Niektórzy zadowoleni, niektórzy źli, niektórzy wściekli. Natomiast człowiek, który potrafi wykorzystać noc, o nocy opowiem osobno, do tego, żeby się cudownie, ale i efektywnie zregenerować, czyli odtruć, zdetoksykować, ponieważ w nocy detoksykujemy się, odtruwamy od 3 do 5 razy bardziej efektywnie niż w dzień. Ale trzeba mieć świadomość tego i trzeba wykorzystać noc do tego, żeby się fajnie, cudownie odtruć. Wszystkie toksyny, które wypchniemy, one odciążą pracę naszego organizmu, one odciążą pracę nerek, przede wszystkim nerek, odciążą pracę wątroby, śledziony, trzustki, jelit. Budzimy się, moi drodzy. Jak zacząć dzień? To jest to, co tutaj było mówione dzisiaj na wykładach. Nieprawdą jest, że musimy jeść 5 posiłków, 6 posiłków. To od nas zależy, ile będziemy jeść posiłków. Ja znam setki osób, które jedzą 2 posiłki dziennie i nie wiedzą, co to choroba, nie wiedzą, co to przypadłość niedomagania, nie wiedzą, co to zmęczenie. Od kilkunastu lat nie położyłem się w dzień nawet na 500. Zdrowy mężczyzna powinien spać od 4 do 6 godzin maksymalnie. Powinien wstać zregenerowany i względnie zadowolony i otwarty na twórcze działanie. Panie, 2 godziny więcej macie, od 6 do 8 godzin. Oczywiście są wyjątki, wiadomo, są sytuacje w życiu, że możemy dłużej pospać. Jeżeli wstajemy rano i jesteśmy zmęczeni i musimy się napić kawy, bo nie mamy sił, musimy, no nie wiem, napić się Red Bulla czy jakiegoś innego stymulującego napoju, to znaczy, że już choroba jest w naszych trzewiach. To znaczy, że ta choroba już się zadomowiła w naszym organizmie. To jest kwestią czasu, kiedy ona zaistnieje.
Prowadziłem i prowadzę ponad 360 osób z chorobą nowotworową. I moi drodzy, pierwszą oznaką każdej choroby, ale choroby nowotworowej przede wszystkim, jest zmęczenie. Zmęczenie. Jak będziemy mieli czas, może na panelu dyskusyjnym, powiem wam o 7 takich punktach zdrowia, starożytności, jak to mistrzowie guru określali. I na pierwszym miejscu jest właśnie zmęczenie. Ostatnio trafiła do mnie wspaniała pani z Poznania. Mówi, 3 lata chodziła po lekarzu. 3 lata mówiła, że jest zmęczona. Tutaj powiedzieli, czy pani ma prawie 60 lat, to co pani chce mieć taką energię jak 20-latka? Ona mówi, Kazimierzu, ale ja potrzebowałam 3 razy więcej czasu, energii i sił, żeby wysprzątać mieszkanie, niż jeszcze mówi pół roku temu. Ja mówię, gdybyś trafiła do makrobiotyka, to od razu by wiedział, że po prostu rozwija się w tobie choroba nowotworowa. Każda choroba nowotworowa nie rozwija się w ciągu tygodnia, miesiąca. Rozwija się kilkanaście lat, moi drodzy. Nieraz kilkadziesiąt lat. I dlatego, jeżeli stajemy zmęczeni, to już jest źle. Jeżeli potrzebujemy kawy, herbaty silnej, Red Bulla, nie daj Boże drinka, to już jest źle, moi drodzy. Źle i dobrze zarazem, bo na tym świecie im przechodzi wiarę, a jak bieda przechodzi w bogactwo, jeżeli jesteśmy świadomi, a bogactwo upada i nie podnosi się z kolan. Dlatego wielkie państwa upadały na przestrzeni dziejów, a biedne państwa dzisiaj stoją bardzo wysoko, weźmy Szwajcarów. Przecież Szwajcaria to była bieda aż piszcz. Weźmy Skandynawów, przecież to samo było. Dzisiaj to są najbogatsze państwa. Jeżeli każdy z nas jest świadomy, gdzie jest, co ma robić ze sobą, to już wygra, to już wygra. Nieważne jaki ma potencjał. Zajmuje się diagnozą momentalną, bo z człowieka można czytać jak z otwartej księgi. Wielkość małżowiny ucznej, położenie, kształt, grubość, czoło, policzki, kształt nosa, ust, to wszystko nam mówi o stanie wewnętrznych narządów. I nieraz prowadzę 3 poziom kursu właśnie o diagnozie orientalnej i mówię, ale mówię, nie bójcie się, bo wy do tej pory żyliście w nieświadomości, a teraz już jesteście świadomi. Nieświadomość to jest coś takiego, mamy łódkę, siedzimy w tej łódce, rwący potok, nie mamy wioseł, nie mamy steru, nie mamy sternika, a więc łódka robi z nami co chce. A teraz świadomość, mamy wiosła, mamy ster, mamy doświadczonego sternika, to my decydujemy, czy przybić do lewego brzegu, czy do prawego. I to jest ta sama świadomość i zarazem świadomość, którą musimy osiągnąć. Także moi drodzy, poranek powinniśmy rozpocząć, jeżeli chcemy zjeść śniadanie, ale nie musimy. Znaczy kto musi? Dzieci muszą mieć śniadanie od razu. Dzieci powinny jeść śniadanie. Natomiast osoba dorosła może jeść raz dziennie, może jeść 2 razy dziennie, może jeść 3 razy dziennie, 4, 5 razy dziennie. To jest wszystko efekt naszych przekonań. Moja koleżanka, wspaniała, cudowna przyjaciółka, pani profesor, fizjolog ze Szczecina, no strasznie się zraziłem do niej. Powiedziała mi to zresztą w 4 oczy. Mi konsultowała jedna panią, która od 30 lat nie jadła śniadania. Przepraszam za wyrażenie. Mówi, żygała, ale nauczyła mnie mieć śniadanie. No mi ręce opadły. No mi ręce opadły, bo to jest naprawdę mądra pani profesor. Nieprzekupna, cenna w całej Europie. Ja mówię, jak mogłaś? Przecież to było przekonanie tej kobiety. Także moi drodzy, to wy decydujecie. To wy decydujecie, czy jeść 5 razy dziennie, 4, 3, 2, 1. W Ewangeliach, czy w Biblii, już nie pamiętam, było powiedziane. Jeżeli nie chcesz nigdy chorować, to jedz 2 razy dziennie. Pierwszy raz, kiedy słońce jest w zenicie, a 2 raz, kiedy słońce chyli się ku zachodowi. A jeżeli chcesz nie chorować i być bliski Bogu, jedz 1 raz dziennie. Poznałem dziesiątki osób, wspaniałych, cudownych osób, które właśnie, to co mówiła pani Dominika, jedli po pierwsze rzadko, to znaczy rzadko, małe porcje i jedli naprawdę mało posiłku. Okinawianie, które średnia wieku wynosi 87-88 lat, oni wiedzą, co to jest choroba. Stosują staropolską zasadę, tylko że po japońsku, hara hachibu, wstawaj od stołu z pewnym niedosytem, moi drodzy. A my co robimy? Budzimy się, tak? Jest poranek. Jak rozpocząć dzień, żeby pozyskać tą energię, energię witalną, która decyduje o wszystkim, która decyduje o naszym poziomie fizjologicznym, emocjonalnym, uczuciowym i mentalnym. Musimy dostarczyć organizmowi śniadania mokrego,
ciepłego, o odczynie lekko zasadowym i najlepiej lekko kwaskowanym. Już wyjaśniam dlaczego. Dlaczego mokre? Bo mokre jest szybko przyswajalne. Dlaczego ciepły? Bo żołądek jest suchy i ciepły. Żołądek jest organem suchym i ciepłym. Żołądek nie strawi zimnego pokarmu. Jeżeli łykniemy coś, znaczy możemy zimne pokarmy spożywać, ale musimy ogrzać w jamie ustnej, przynajmniej do tej temperatury 30 parę stopni. Jeżeli łykniemy zimny pokarm, wychodzimy żołądek. Żołądek nie strawi tego pokarmu. On musi najpierw ogrzać, a żeby ogrzać ten pokarm, to musi zabrać energię. Być może sercu, śledzionie, trzustce, która akurat potrzebuje tej energii. Może jest odtrzustwowywana, może jest pozbawiana tłuszczu, który ją otacza. Także nie marnujmy energii życiowej. Ja pracuję z energiami kilkadziesiąt lat, moi drodzy. Energią naszą, wewnętrzną, witalną, maną, praną, chi, chi, pneumą, ruach, tak ta energia się nazywała, energia uniwersalna, energia boska, tak ta energia się nazywała na przestrzeni dziejów. O tym wiedzieli wszyscy. Paradoksem jest to, że do dzisiaj tą energię wykorzystuje się w akupunkturze, w akupresurze, ale oczywiście neguje się akupunkturę. To jest śmieszne. No jeżeli nakłuwamy organ ciała człowieka w określonych punktach, w meridianach, to znaczy, że pobudzamy obieg energii, tej witalnej, tej życiowej. Blokada energii to jest choroba. To jest choroba, to jest przypadłość. Przynajmniej początek choroby i przypadłości. Także nasz żołądek jest suchy i ciepły i trzeba dostarczyć ciepłego pokarmu. Zasadowy dlaczego? Bo my, każdy z nas, dzisiaj też jak wstaliście, mimo że wczoraj jedliście pewnie fajne pokarmy. W nocy zachodzi proces detoksykacji, odtruwania. 3 do 5 razy bardziej efektywny niż w dzień. I jesteśmy zatruci po prostu. Toksyny, wiecie na czym polega proces odtruwania w nocy? Wszystkie toksyny zmagazynowane w tkance tłuszczowej, śluzowej, mięśniowej są przesuwane do układu oddechowego, bo przecież oczyszczamy się, odtruwamy poprzez oddech. Przesuwają się do układu pokarmowego, żeby jak najszybciej wydalić. Przesuwają się pod skórę, żeby właśnie przy porannym prysznicu i w ogóle przy jakiejkolwiek okazji pozbyć się jak najszybciej właśnie tych toksyn. Dlatego my wstajemy rano i jesteśmy zakwaszeni. Mamy zakwaszony układ pokarmowy i chodzi o to, żeby odkwasić ten układ pokarmowy. Na moich warsztatach 10-dniowych, które prowadzę, 12-dniowych, dwudniowych, zawsze uczę. Zaczynamy dzień bulionem. Tym bulionem może być wszystko. Moimi ulubionymi bulionami, których wymyśliłem kilkanaście, bo oczywiście ja gotuję. Mówiłem zresztą już wam. To jest tanie przez pana. Moi drodzy, to może być ciepła woda i zakwas na żurę, ale oczywiście nastawiony przez nas. Nie kupny, nie z białej mąki, nie rafinowany, nie pasteryzowany. To może być woda z ogórków kiszonych, to może być woda z kapusty kiszonej. W najgorszym wypadku to może być sok z cytryny. Wyciśnięty do ciepłej wody i wypity. Bo cytryna, mimo że jest kwaśna, ma odczyn alkaliczny, bo to, że coś jest kwaśne, to nie znaczy, że ma odczyn kwaśny. I tym sposobem równoważymy pH po nocy, po tym okresie detoksykacji i odtruwania. Ciepły to już wiecie, bo nasz żołądek jest suchy i ciepły. Nasz żołądek jest partnerem śledziony, to jest ten sam krąg energetyczny. Wszyscy, którzy znają teorię 5 przemian, wiedzą, że w fizjologii to jest tak, że mamy wątrobę, woreczek żółciowy, takie są pary, serce i to cienkie, żołądek śledziona, trzustka, płuca i to grube, nerki i pęcherz. Żołądek, śledziona i trzustka to jest triada, ale tak naprawdę żołądek jest partnerem śledziony. Żołądek jest suchy i ciepły, śledziona jest zimna i mokra. I tak ma być. Energia żołądka suchego i ciepłego idzie ku dołowi. Bo to jest normalne. Idzie ku dwunastnicy i ku jelitom, cienkiemu, grubemu. Energia śledziona idzie ku górze. I teraz jeżeli wyziębimy żołądek, to automatycznie energia żołądka nie idzie ku dołowi, tylko idzie ku górze. A energia śledziona nie idzie ku górze, tylko idzie ku dołowi. Co się wtedy dzieje? Mamy czkawkę, mamy refluks, mamy zaburzenia ciąży, mamy próchnicę. Wszystko to, co jest plagą współczesności, bogatych społeczeństwach, technologicznie rozwiniętych społeczeństwach. A co się dzieje znowu ze śledzioną? Jeżeli energia nie idzie ku górze, tylko ku dołowi, wypadanie narządu. Przepuklina, hemoroidy, obsunięcie macicy i tak dalej, i tak jajników.
To są proste mechanizmy. Życie jest paradoksalnie bardzo proste, tylko trzeba wiedzy, samoświadomości i świadomości. I można bardzo, takim prostym śniadaniem, można zniwelować przypadłości, które trwają kilkanaście, kilkadziesiąt lat. My, ja ze swoimi uczniami tego dokonuję. Dokonujemy tego w mojej szkole żywienia naturalnego. Poprzez naukę i poprzez pokazanie praktyczne, jak to śniadanie ma wyglądać. Dlaczego lekko kwaskowaty? Bo do każdego organu, do każdej pary organów przypisane są smaki, emocje. My budząc się, budzimy się razem z wątrobą, może inaczej, wątroba się budzi razem z nami. A wątroba kocha smak kwaśny, naturalny smak kwaśny, ale naturalny smak kwaśny, nie ocet spirytusowy, ale właśnie ogórki kiszone, kapusta kiszona. Naturalne probiotyki, proszę. Ocet jabłkowy, on jest zbyt silny. On jest zbyt silny. Jeżeli zrobił Pan sam sobie ocet, ja robię na przykład ocet, bo ocet jabłkowy ma 6-7%, a jeżeli Pan zrobi z dzikiej róży i z oberży jabłkowych czy z jabłek, to Pan osiągnie około 3% i już będzie o wiele lepszy. Można rozcieńczyć, ale ocet ryżowy na przykład ma probiotyczny, prawdziwy, ma do 1%, ma 0,9. To jest idealne. Proszę bardzo. Tak, ale to jest osobny temat. Możemy, pozwólcie mi mówić, na panelu dyskusyjnym sobie podyskutujemy. O 13 zapraszam, bo czas ucieka. Czas ucieka. Mam jeszcze tyle do przekazania Wam. I moi drodzy, i dlatego, żeby tą wątrobę zachęcić do działania, efektywnego działania, żeby nie obciążać ją energetycznie, to trzeba jej dostarczyć właśnie z tym bulionem tego naturalnego smaku kwaśnego. Jeżeli zjemy jajecznicę na bekonie, to od razu jest blokada energii. Ale mieliśmy pechowy dzień. Oj, mąż taki burowaty jak siodra na mnie. Dzieci na długo w łazience siedziały. Kierowca autobusu złośliwie uciekł nas przystanku. Nie, to my, to jest nasza wina. Zablokowaliśmy energię wątroby właśnie na tym poziomie. Potrzeba teraz 3-4-5 godzin, żeby odblokować. Jeżeli zjemy mądry obiad, bo jeżeli nie zjemy mądry, znowu zablokujemy i wtedy mamy pecha w życiu. Wtedy mamy pecha. Pech nie istnieje, moi drodzy. Pechem jest brak świadomości, samoświadomości. Proszę o tym pamiętać. A wątroba. Wszystkie organy są ważne, bo gdyby nie były ważne, to by ich nie było. Ale wątroba to jest prawdziwe konsumpcją. Spełnia ponad 500 funkcji w naszym organizmie, ale dwie funkcje są najważniejsze. Wytwarzanie żółci. Żółć emulguje tłuszcze, czyli trawi. Bez tłuszczów nie ma życia, proszę pamiętać. I druga funkcja, odtruwanie organizmu, detoksykacja. Jelita i wątroba to jest 70% systemu immunologicznego. I dodatkowo wątroba odtruwa organizm. Dlatego tak ważne jest, że jeżeli ją obudzimy, to ona ma sprawnie pracować. Ma wytwarzać żółć i ma efektywnie emulgować tłuszcze w dwunastnicy, bo tam się ten proces odbywa. I dlatego jest tak ważne. Ja pominę drugie śniadanie, pominę obiad, moi drodzy, bo nie mamy czasu, bo tyle jeszcze ciekawych rzeczy chciałbym Wam powiedzieć i zasygnalizować. Śniadanie, kolacja. Dlatego jest tak ważne, żeby kolacja była jak najwcześniejsza. I żeby kolacja była węglowodanowa. O tym trąbią już dietetycy i w miarę rozsądni i rozumni lekarze, naukowcy już od lat. Możecie sobie jeść mięso, produkty zwierzęce, chociaż namawiam Was do pogranicznego ograniczenia tych produktów. Ale jedzcie na śniadanie, a przede wszystkim na obiad. Natomiast kolacja ma być węglowodanowa jak najwcześniejsza. Chińczycy mawiali, kto je po 17 jest samobójcą. U mnie na warsztatach 10-dniowych kolacja jest po 18. Ileż ja miałem przykładów. Tutaj pani Dominika mówiła o przekonaniach. Ja oprócz tego, że się zajmuję oczywiście filozofią odżywienia, zajmuję się pracą z umysłem, z przekonaniami, z podświadomością. To był miód na moje serce. Z afirmacjami. Nawet niedawno miałem w tamtym roku małżeństwo, przypadł mnie pani, ale przypadła ja przez 20, od 20 lat im kolację o 20.30, o 21.00. Ja mówię, jaki problem? Przyjdzie pani do kuchni, zawsze coś z niedzieli. Zje pani jedną kolację, a nie drugą. Ale mówię, damy pani 3 dni, co 3 dni? A my 3 dni i zniwelujemy, zneutralizujemy ten nawyk pani, zły nawyk. Nie, to jest niemożliwe. Słuchajcie, po 2 dniach już, 3 dnia już nie przyszło. Tak łatwo można dokonać zmiany przekonań, jeżeli ma się grupę.
jeżeli się nad tą grupą sprawuje określony monitoring, jeżeli się serwuje określone pokarmy, pełne energii, witalne. W ośrodku, w którym współpracuję na Warmii i Mazurach, mamy swój własny ogród od 4 lat uprawiany, mamy własne warzywa. Wszystkie produkty są z certyfikatem, wszystkie ziarna zbóż, ryż brązowy, wszystkie strączkowe, wszystkie orzechy, nasiona, sezamy, wszystko jest witalne i żywe. Tam nie ma oczyszczonego sezamu, tam nie ma oczyszczonych produktów. Wszystko kupujemy w najlepszej jakości. Moi uczniowie go zakładali sklep w Katowicach. Biolada, wspaniały sklep założony przez 3 moich uczniów, jak ja to mówię, tenorów. I oni jedli na warsztatach, mówię, Boże, kochani. Takie to też jak byście ich zobaczyli, szczupli, no tak to jest, tak to jest. Produkty makrobiotyczne są ściągane z Japonii, najlepsze z najlepszych, z Hiszpanii, z Francji, ze Stanów Zjednoczonych. Wszystkie z certyfikatem. To wcale nie jest drogie. Powiem wam, że to jest na poziomie normalnych cen, normalnych produktów. Jeżeli przechodzimy na naturalne odżywianie, chcemy zyskać energię, power, siłę, chcemy każdy proces chorobowy zatrzymać, a nawet go cofnąć, to musimy dysponować narzędziem w postaci doskonałej jakości produktów. To nie może być, nie mogą być rodzynki kupowane w Biedronce. Próbowałem kiedyś wino z takich rodzynek zrobić, bo kiedyś się bawiłem w robieniu wina, kolega mi dał przed, który takie wino wychodzi. No wiem, że nie będę kupował tych rodzynek czy cudzonych na słońcu, to drogie i tak dalej. Kupiłem zwykłe w Biedronce. Słuchajcie, takiego kwasu to ja w życiu nie piłem. Wylałem to wszystko. Przecież to wszystko na siarce jest robione. Nam się wydaje, że to jest słodkie. Dopiero po fermentacji 6-tygodniowej to nie szło, a my dzieci tym karmimy. I moi drodzy, i ta kolacja ma być węglowodanowa i jak najwcześniejsza. Dlaczego? Bo dosłownie po tej węglowodanowej kolacji w ciągu pół godziny do godziny wątroba się przestawia z wytwarzania żółci, z emulgowania tłuszczów na odtruwanie organizmu. Wyobraźcie sobie, jemy o 18. O 19 wątroba zaczyna odtruwać, znaczy 19. Ile ma czasu? Zawsze konsultując ludzi mówię, nie korzystajcie ten czas między kolacją a śniadaniem dnia następnego. Im dłuższy, tym lepszy. 12 godzin super, ale jeżeli do 12 godzin dołożycie jedną godzinę, drugą, trzecią, czwartą, to genialne, to jest genialne. Bo organizm detoksykuje, detoksykuje, oczyszcza, oczyszcza, oczyszcza. I teraz zaczniemy od nocy, bo to jest taka fajna część dnia. W nocy różne rzeczy się dzieją, wszystkie koty są czarne. Moi drodzy, śpijcie przy otwartym oknie. Przez cały rok. Jest lato. Możecie zacząć, właśnie najlepiej zacząć od lata, bo w zimę gdybyście otworzyli okno, to byłoby źle. Weźcie sobie ten ogranicznik, kupcie. Ja od kilkunastu, taki mój znajomy profesor Rosjanin, on mówi, wystarczy tylko spać przy otwartym oknie i w 60% odsuwamy wszystkie przypadłości i choroby. I zyskujemy energię, moi drodzy. Teraz sobie wyobraźcie, kładziemy się spać. Okna zamykane, grzejnik włączony. Najlepsza temperatura do snu 16 stopni, a nawet 15. Ja już się rano budziłem i miałem 13 stopni w zimę. 14 kwiatki z okien brałem, bo szkoda mi było. Oczywiście jak się chodziłem, zachęcamy grzejni. W najgorszym wypadku trzeba bardzo dobrze wywietrzyć pokój. Przez pół godziny zakręcić grzejniki, ciepła piżama, dobra kołdra, partner, partnerka obok. Moi drodzy, nie będzie nam zimno. A teraz wszystkie toksyny, które wyjdą z nas, one ulecą. Jeżeli będzie wszystko pozamykane, to my na nowo przecież te toksyny wdychamy. I następuje wtórne zakażenie. A więc te toksyny wdychamy i znowu jesteśmy zatoksyczeni. To jest tak samo jak z jelitem grubym. Defekacja. No przecież powrócę znowu do tych pań, które się do mnie zgłaszają, bo to przeważnie panie z nowotworami. 95% pań z nowotworami, które się do mnie zgłaszają, wszystkie miały problemy z defekacją. Czyli z wyprężeniem, czyli z kupą, zwykłą kupą ludzką. Także kupię siła, trzymajmy się kupy. Moi drodzy, sobie nie zdajemy sprawy, to są proste mechanizmy. To są proste mechanizmy. Kiedyś każdy człowiek wstawał pół godziny i szedł tam do tej wygódki i robił to, co trzeba. A dzisiaj bez garści środków wspomagających ani róż. To jest straszne, jak potrafimy nie rozumieć procesów, które zawładnęły nam. Przychodzi do mnie pani z córką, pani taterniczka, 2 fakultety, córka 3 fakultety. No pytam się o wypróżnianie, no 2 razy w tygodniu. Ja mówię, proszę pani, no
No czy pani to nic nie mówiło? No nie, myślałam, że tak musi być. I słuchajcie, to jest przykre, bo no, kilkadziesiąt tych osób już odeszło z tego padomu ziemskiego. Pamiętajcie, to jest sygnał. To, co weszło, musi wyjść. To, co weszło, to, co jest wartościowe, jest asymilowane. Jeżeli ono nie wychodzi, to się dzieje to samo, co z tym wydychaniem tych toksyn w nocy, jeżeli mamy pozamykane wszystko. Jelito grube jest bardzo delikatne. A więc wszystko to, co trafiło do jelita grubego, ma być wyrzucone, bo to jest niepotrzebne, to jest balast. To zagraża naszej równowadze, harmonii, zdrowiu i dobremu samopoczuciu. I teraz my nie defekujemy. Czyli to na nowo po prostu, te wszystkie toksyny przenikają do krwiobiegu i znowu krwiobieg roznosi te wszystkie hormony, antybiotyki, te wszystkie herbicydy, tą całą chemię, którą zjadamy z talerza, pijemy z filiżanki i tak dalej, i tak dalej. I znowu, paradoksalnie, wypróżnianie, czyli skupię siła, i moi drodzy, i spanie przy otwartym oknie. Proszę zapamiętać, lub chociaż powinno być przewietrzone, pomieszczenie, w którym śpimy, powinno być przewietrzone i musi być kaloryfer zakręcony w zimę czy tam jesienią, tak żeby ta temperatura była około 16 stopni. Proszę o tym pamiętać, bo to jest podstawa naszego życia. To jest podstawa naszego życia. Mówiliśmy o odżywianiu, ja bym chciał tutaj nawiązać do tego. Nasza kultura, nasza filozofia, nasza humanistyka, nie mówiąc już o dietetyce i klasycznej medycynie, tak, my jedzenie traktujemy na zasadzie, a chce nam się jeść, to jemy. Żeby sobie radość sprawić, no to tam sobie coś zjemy. Albo mąż mnie zdenerwował, to sobie coś tam kupi i zjem. Albo żona mnie zdenerwowała, to napije się piwa i coś tam zjem. Na wschodzie wielcy mistrzowie podchodzili z taką celebracją do pożywienia. Teoria mistrzów, guru, makrobiotyki. Odżywianie jest to przyjmowanie środowiska zewnętrznego do własnego wnętrza. Im bardziej pożywienie, które przyjmujemy, jest naturalne, nieprzetworzone, przede wszystkim technologicznie, tym większa korelacja między naszym środowiskiem a środowiskiem zewnętrznym. A jak tej korelacji nie będzie, a jak nie będzie tego wzajemnego fizjologiczno-emocjonalnego, mentalnego zrozumienia, to będziemy mieć tak, jak w tej chwili w Polsce mamy. 5,5 miliona ludzi z depresją, z kłopotami emocjonalnymi, z chorobami psychicznymi. I moi drodzy, i tyle samo jest ludzi z nerkami, z chorymi nerkami, ponieważ nerki odpowiadają za lęk, strach i obawy. Jeżeli znamy te proste mechanizmy, wątroba to jest irytacja, złość, serce to jest śmiech. Miałem kolegę, na studiach chodził i chichotał ciągle. No tak się samolot w kabatach rozbił, to chodził i chichotał. Później się dowiedziałem, że przeszczep serca miał. Tak, no po prostu to jest taki, wiecie, śmiech ma być naturalny, radosny, jak wszystko, co w życiu robimy, a nie taki chichot głupawy, nie na miejscu. Przepraszam za to. Ładnie się... Się ładnie śmiecicie. I ja tu tak cały czas patrzę, a tu nie mam nic, muszę to spojrzeć. I moi drodzy, nerki tak, George O'Shara, Newty Sakurasawa, twórca współczesnej makrobiotyki, wspaniały człowiek, powiedział, że człowiek, który żyje w strachu, to już nie, po śmierci nie musi iść do piekła, a może za życia jest w piekła. Pamiętajcie, że strach niszczy twórcze i spójne życie. Jeżeli się boimy, to nie żyjemy. My egzystujemy. Chyłkiem gdzieś tam zmierzamy przez życie. To nie jest życie. Należy się pozbyć strachu. Doświadczyłem tego od dzieciństwa. Zdradzę wam tajemnicę. Zakolał mężczyzny to są chore nerki. Także proszę mi spojrzeć. Jeżeli tu macie placuszek, to serce i układ krążenia. Więcej wam nie powiem. Macie przyjść do mnie na warsztat. Także, moi drodzy, jeżeli człowiek nabędzie już tej świadomości, że ma chore nerki, to wie, co robić. Wie, co robić, jak się odżywiać. Nerki są wyniszczane przez pierwiastek i inne. No nie będę tego rozszerzał, bo między innymi nadmiar płynów, bardzo mi się to podobało. To pani chyba powiedziała, tak? No właśnie. To jest mit, moi drodzy. To jest to, co z nami robią. Człowiek
Człowiek powinien pić tyle, pewnie, że ja też nieraz zalecam, przez 3 tygodnie, 4 tygodnie musi pani wypić 2 litry, ale średnia płynów, no powiem wam szczerze, no, mówiłem tu jednemu panu, wczoraj zjadłem posiłek o 16.30, pytała się pani, mogę powiedzieć dokładnie co jadłem? I wypiłem za pół godziny herbatę kukicze, to jest taka japońska herbata gotowana. Oj, dzisiaj wypiłem tyle wody. Godzina jest która? To 20.12. To są płyny, które przyjąłem wczoraj od godziny 17. I cały czas mówię, lekko rozpieczone usta, ale nie mam potrzeby pić. Jak ja słyszę, jak masz pragnienie, to już jesteś odwodniony, to mi ręce opadają. Nadmiar płynów niszczy krew, jakość krwi, rozrzedza tą krew. To wtedy stajemy się apatyczni, to wtedy stajemy się leniwi. To wtedy nic nam się nie udaje. Nigdy, kiedy prowadzę warsztaty, osoby, które są na moich warsztatach, wiedzą, jak mało piję, wiedzą też, jak mało jem. Wiem, że po mnie tego nie widać, bo w ten sposób ja reguluję obieg energii w swoim organizmie. W ten sposób mogę wszystko kontrolować. Przecież znacie takie uczucie. Wszystko fajnie mi szło, zjadłam. O Jezu, odechciało mi się robić. No, już znacie na pewno to. Pamiętam taką źródkę ze Szczecina. Jest do pierwszej, mówi, godziny, nic nie piłam, nic nie jadłam, cały dom wysprzątałam. Mówi, koleżanka przyszła, wypiliśmy kawę, ciacho. Oj, do wieczora się działo. No tak to jest, moje. Siła tkwiąca w niejedzeniu jest niesamowita. Tego się można nauczyć, tego wszystkiego się można nauczyć. Także nerki odpowiadają za lęk, strach, obawę. Taki dowcip, który opowiadam zawsze i wszędzie, tutaj jeszcze nie opowiadałem, bo z tym strachem to, wiecie, różnie bywa. Dwie koleżanki siedzą w domu, jedna stoi przy oknie. Oczywiście miała chore nerki, mówi, no zobacz, jest godzina 16, mąż miał być o 15, mówi, pewnie jest u kochanki. Godzina 17, to samo się powtarza, no zobacz, już 2 godziny powinien być temu, a nie ma go, pewnie jest u kochanki. O 18 to samo. Wreszcie ta druga koleżanka nie wytrzyma i mówi, przestań, mówi, czemu ty wszystko w czarnych barwach widzisz? Może go po prostu tramwaj przejechał. Także... Miała chore nerki tam przy tym oknie. Także, moi drodzy, człowiek, który nabędzie świadomości, to ma te wiosła. Ma te wiosła. Kto oglądał wczoraj Mistrz Pokoju? Świetny był Polak, nie? A nie oglądaliście tak, YouTube? A ja oglądałem. Ja oglądałem. No, brązowy medal, ale miał szansę dosłownie na złoto, ale on jest świetny, Malik, a jest świetnym muralem. Na finiszu nie doradł. No ale to i tak nie poszedł. Jestem strasznym kibicem, bo uwielbiam ruch i sport. Dobrze, moi drodzy, także pamiętajcie, nerki, strach, depresja, wczesna kolacja, tak żeby odtruć organizm, dać szansę organizmowi i obudzić tego wewnętrznego lekarza. Jeżeli obudzimy wewnętrznego lekarza, zobaczycie, jak wszystko będzie pięknie, fajnie szło. Wtedy zrozumiecie, że katar, jeżeli zaistniał, to nie jest po to, żeby nas oczyścić. Znacie powiedzenie, katar leczony trwa 7 dni, nieleczony tydzień. To jest ostatni zamór bezpieczeństwa. A my co pokazujemy? Jeden dzień kataru, już go tam tłamsimy. Czym jest kaszel? To jest oczyszczanie płuc, ostrzeli. Czym jest pocenie się? To jest wyrzucanie toksyn, moi drodzy, nadmiaru pierwiastka i inny. A czym jest płacz kobiety? Zdradził ją ten paskudny, przepraszam panowie, ten paskudny mężczyzna zdradził ją, porzucił dla innych. Biedna wieczorem siedzi, płacze, bo ma rozszerzone śród mózgowie, napęczniałe, nadmiar płynów. Opiła się kawę, bo przed każdą koleżanką musiała tu siedzieć, porozmawiać. Zajadła się lodu, słodycze, a słodycze to jest woda przecież, cukier rafinowany zawiera się wodę. Śród mózgowie napęczniało i płacze całą noc w poduszkę i pozbywa się nadmiaru pierwiastka i śród obkurcza jej się śródmózgowie i rano wstaje i mówi, co ten, no, ja mu pokażę, on jest, nie wart mnie, bo się zrównoważyło, już nie płacze, śródmózgowie wróciło do równowagi. Moi drodzy, Antony Robbins, na pewno znany jest wielu osobom, wspaniały motywator, to był jeden z wielkich guru, którego się uczyłem, który był moim idolem. Dzisiaj moim guru jest tylko matka natura i przyroda, ale on właśnie mówił, że fizjologia jest niesamowitym narzędziem. Jeżeli opanujemy fizjologię, to jesteśmy w stanie opanować wszystko. Później analizowałem te wszystkie rzeczy. Człowiek z depresją, jak się zachowuje? Głowa zawsze w dół, długo śpi, wchodzi w kółko. Na siłę takiego człowieka trzeba wziąć i powiedzieć mu, patrz w górę. W dół co to jest? Piekło.
Góra to jest niebo. Wystarczy, że ten człowiek popatrzy w górę 30 sekund, zmienia się jego fizjologia, zmienia się ciśnienie, zmieniają się emocje. To są rzeczy niesamowite. Czemu ludzie z depresją śpią długo, do 9, do 10? Ponieważ serotonina, endorfiny, hormony szczęścia, one mają tym wyższy poziom, czyli te hormony antydepresyjne, i wcześniej wstajemy. Amerykanie potrzebowali tylko naukowcy, 7 instytutów badało to przez 15 lat, żeby zbadać to, że właśnie człowiek im wcześniej wstaje, tym ma większy poziom serotoniny. A przecież nasi protoplaści co mówili? Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Słuchajcie, to były mądre prawdy, proste prawdy. A my żeśmy gdzieś tam te prawdy zaniedbali. Też naukowcy amerykańscy. Ja się z Amerykanów nie śmieję. Ja po prostu tylko mówię to, co oni robią. Też 10 lat trwały badania i doszli do wniosku, że poziom serotoniny, czyli hormonu antydepresyjnego, hormonu szczęścia, podnosi poziom dzięki dwóm kolorom powszechnie występującym w naturze. No zielony i niebieski, moi drodzy. Niebo, woda. No to trzeba 10 lat badać. Wierzcie mi, nieraz jak czytam w mojej trzeciej książce, jakby było przerwy na reklamę. Moi drodzy, przerwa na reklamę. Jak to tak było? Proszę bardzo, jedna z trzech pozycji na rynku polskim o makrobiotyce mojego autorstwa. Wydałem ją w 2008 roku, Rok Makrobiotyków. Z makrobiotyką, czyli opowieść w 13 odsłonach o uniwersalnej drodze do zdrowia poprzez proste oraz naturalne odżywianie i życie. To już jest trzecie wydanie tej książki. Książka sprzedaje się jak świeży bułecznik. Jak na taką książkę przystało, bo eksperci mówią, że taka książka się powinna sprzedać w nakładzie 300, 400, 500 egzemplarzy i koniec. Ja już sprzedałem na 4000. I książkę, którą wydałem półtora roku temu, Dynia Słońce na talerzu. Do każdej książki jest załączonych 100 przepisów wegańsko-makrobiotycznych, ale to są przepisy antyrakowe od razu. To jest 100 przepisów na dynię. Ja jestem zakochany w dyni, jestem zakochany, bo ja w ogóle się zajmuję uprawami ekologicznymi. Zakochany jestem w pasternaku, w salsefi, w skorconel, w topinamburze, a więc w takich warzywach, które zapomnieliśmy, o których zapomnieliśmy, a które dawały równowagę, harmonię, radość i szczęście. Tu jest wszystko o dyni, moi drodzy, tu jest wszystko o dyni. Takiej książki na rynku wydawniczym w Polsce nie ma. Nie ma też takiego autora dynnego. Książki są z promocji, ja przywiozłem parę sztuk, nie dużo, tam chyba 1500 jedy. Drugi tam też troszeczkę. Są w promocji, na moich stronach można je kupić po 45 zł, wysyłka 12-13 zł, tu po 40, po 30 sprzedaję. Z autografem oczywiście podwójna cena, tak żebyście nie wiedzieli. Moi drodzy, bo tak, wiem, to 33 sekundy, ja mam atomowy zegar. Ja tylko jeszcze... O defekacji było, o kupie było, tak? Ja mam ten luksus, że jeszcze na panelu dyskusyjnym sobie porozmawiamy. Wtedy będziecie mogli, moi drodzy, zadawać pytania. Oj, tyle tematów było jeszcze do poruszenia. Aha, jeszcze tylko powiem to, co mówiła pani Dominika. Moi drodzy, nie obudzimy swojego wewnętrznego lekarza bez niedojadania. Nie głodzenia się, bez niedojadania, mądrego niedojadania. Bez monodiet. Bez głodówek. Jeżeli chcecie zrobić wspaniały prezent dla swojego organizmu, możecie to z marszu zrobić, nieważne, nie interesuje mnie wasza przeszłość dietetyczna, kulinarna i jakaś tam. Możecie sobie zrobić głodówkę jeden dzień w tygodniu, tak jak kiedyś to robili nasi dziadkowie. W piątek, Francuzi to dzisiaj robią w poniedziałek, szaleją w sobotę, w niedzielę, a w poniedziałek się odtruwają. A jeżeli nie, głodówka to monodieta. Ryż brązowy kupujecie, długoziarnisty, gotujecie godzinę, puczecie, zalewacie 2:1, do tego duszone warzywa i 3 razy dzień nie czujecie głodu. Jest energia, jest żadnego chleba, ciepły napój. I możecie sobie taką monodietę pociągnąć. W książce Rok z makrobiotyką jest cały rozdział o tej monodiecie. Także moi drodzy, zdrowie naprawdę jest nam dane.
Ja poruszyłem tu jedną tysięczną, a może jedną dziesięciotysięczną tematów, którym się zajmuję od 22 lat. Wierzcie mi, można by było mówić, ale przecież to miał być tylko sygnał. Ja przywiozłem ulotki, także rozdawałem ulotki. Tam jest, są namiary na moje strony, mam dwie strony, biuletyn darmowy, który można subskrybować, jest blog, to wszystko możecie pobrać, moi drodzy. Jest mnóstwo materiałów na moich stronach, są moje zdjęcia. Przyjrzyjcie się tym zdjęciom, jaka finezja z nami. Jestem szalony, muszę wam. I dlatego zapraszam, bo to są darmowe materiały. Zapraszam, jeżeli będziecie mieli ochotę kupić książkę, książki, to gdzieś tam sobie usiądziemy i sfinalizujemy te rzeczy. Natomiast o 13 zapraszam na panel dyskusyjny. Dziękuję bardzo.